Cześć, witajcie moi kochani bardzo serdecznie w nowym vlogu. To na pewno będzie vlog z wielu dni, bo nie sądzę, że... Co ja mam na głowie? Kołka miałam mieć, a mam co mam. Nie sądzę, że w drugi dzień świąt będę nagrywała non stop. Niemniej, ale idziemy wcinać śniadanko. Już widzę, że gotowe. Super. Ja się umalowałam. Uczesałam. Można żyć, także witajcie! Skarpeta zapatrzyła się w choinkę rozświetloną. O, proszę bardzo. A drugi kot... O, był. O, jest. Drugi kot marudny. Skarpetka refleksyjna. Skarpetka! Tak, ty też. Skarpetka. A my wychodzimy trochę na spacer. W tej swojej nowej chuście bez makijażu. W czapce dopasowanej do chustki trochę. No. I zobaczymy. W ogóle nie mam makijażu, bo dzisiaj nawet peeling robiłam, co widać. No. Kto mnie będzie oglądał na wsi, na spacerze? Wy! Czyli jakieś 1000 osób. Przeżyję to. Gdyby się ktoś pytał, to tu się zaczyna miejsce wyrzucania wszelkich pozostałości po rytuałach. Jest rzeczka, jest ziemia, różne rzeczy są. I wbrew wodorostom, jak ładnie. Śminka tutaj leci dalej. No, pola i lasy się zaczynają. 3 metry od domu. Jakby był śnieg, to by to był widok. Superasty. Tamta mała kropka to młoda na desce. Zimno jest. Ale jak ma być? Zima jest. Grudzień ma być jak po grudzie. A my idziemy w takie ładne okoliczności przyrody. O. Proszę bardzo. Hello. Nikt nie wita. Tylko ja. Nie wiem, co to było, ale nie znam tego trolla. Dobra. I las. Ale jest gdzie pojeździć, bo jest asfalt w lesie. Także jeździmy. Prawie jak na Podlasiu. Szkoda, że nie widzicie księżyca, bo nie zobaczycie. Bo to aparat nie sfokusuje. W tym miejscu ogromny księżyc, co niedługo pełnia. Też jest bardzo fajnie. Ubarzłam, zamarzłam, mam całkiem czerwone policzki, zaraz będę szła jak turczynka. Nie mam pojęcia. Ty jeździsz przede wszystkim. Może trochę mniej aut. Cicha noc, święta noc. A las jak na Wielkanoc. Boisz co? Śniegu nie ma. No tak jest ładnie. Księżyca nie zobaczycie. Nie. A tu co my? Ja nie wiem, czy legalnie, czy nie. Ale mamy jakieś rozlewiska. I bagienka. I grzybami pachnie. No, tu jakieś rozlewisko, nie? Bagno. No. I nie zamarzło, ale kupę trzcin. Czyli rozlewisko. Tuż koło domu. Ile tu można trupów utopić?
Jak miło. Hello. I po gęstym lesie i bagnach wychodzimy na jakąś super wolną przestrzeń. Kawałkiem. Na bagnach można wrogów topić. Na suchej przestrzeni tańce i harce w sobótkę wyczyniać. Dobry dzień. Dobry dzień. To twoje radio. Ładnie. Ładnie. Księżyca dalej. O, trochę widzicie tam nad gałązką. Wierzcie mi, jest zawsze dwa razy większy niż. No, także wracamy. A ja sprawdzę na Google'ach, co tam jest. A ja mam księżyc. Proszę bardzo. Co? Plama przybita widzenia. Ta biała plama. Proszę bardzo. Księżyc. Las. Nie rób tak. Zaburzasz mi obraz. Mam na przybliżeniu. No. Się ciemnawo robi. Siodełki mamy. I tutaj też bardzo ładnie. Idziemy dalej zobaczyć. I tu cały domek ma pod dachem. Też fajnie. To się nazywa jazda pod góry na leniwca. Znaczy się ciągnie za ręce, o. A resztę na leniwca. Tu mamy palmy i światełka. Tu zaraz mamy fajnie oświetlony dom. O, jak super ładny kolor sapelków. Podoba mi się. Trochę światełek na krzaczkach i od razu weselej. Żeby nie było, że się nic nie dzieje. A na pani proszę. Tak, i dokładnie tak może być. Tylko trzeba to znaleźć. Zaraz znajdziemy, czekaj. Żeby nie było, że się nic nie dzieje, chciałam wam powiedzieć hello. To robimy gofry. To znaczy nie. Młoda robi gofry. A my tylko podajemy składniki i pewnie będziemy mieszać, bo będzie krzyczała, że jajko wyjdzie albo ktoś. Albo jajko na nią nakrzyczy, bo tak może być. No, także gofry czynimy. Praca w re. Masa na gofry zaczyniona, białko ubite. Sos pieczarkowy, kopytka to nieważne. Ważne jest, że robią się gofry. Proszę bardzo. Najważniejsze sprawy. Dżem lidlowski z owoców leśnych. Proszę bardzo. Posypki lidlowskie deluxy. Jedna to jest coś tam, coś tam. A druga jest trochę czekoladowa. No i oczywiście bita śmietana. Pechotki. Byłam na zakupach i nie mogłam się powstrzymać, bo znalazłam takie pióro w astrologiczne sprawy.
Czasem człowiek musi, inaczej się udusi. Taka ładność. No. Bardzo fajne. A dzisiaj jeszcze w prezencie mikołajkowym bombka przyszła. Zobaczcie, jakie piękne miasteczko handmade. Cudne. Idę sobie wesołych świąt. Idę sobie postawić ją, bo jest godna postawienia. Ciężkawa. I z miasteczkiem superaście. Choinkę robi za szyszkę. Patysie, orzeszki, zadomki. No super.